Przepraszam, nie widziałem was, bo piłem mój drugi ulubiony czarny napój. Widzicie, Andy Warhol powiedział kiedyś, kola to kola. I za żadne pieniądze nie dostaniesz lepszej niż ta, którą pije włóczęga na rogu. Każda kola jest taka sama i każda kola jest dobra. Tylko pytanie, czy Andy Warhol miał rację? I to zamierzam właśnie dzisiaj sprawdzić. Przede mną wybór Coca-Coli z różnych stron świata, od Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kanady, przez Europę, Hiszpanię, Finlandię, Austrię, po Egipt, Włochy, Sycylię, tak dla powtórki Włochy dwa razy. No i oczywiście mamy tutaj Coca-Colę polską. Zaraz w ślepym teście spróbujemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście któraś z nich smakuje inaczej. Jeżeli tak, to czym się w tym smaku różni? A przy okazji zostańcie ze mną, bo jeszcze mam wam wiele do opowiedzenia na temat samej coli. Ok, to zaczniemy sobie od Coca-Coli polskiej. Dodać muszę, że wszystkie je próbuję w temperaturze pokojowej. Tak na wszelki wypadek, żeby ograniczyć ewentualne różnice temperatur. No i też zupełnie inaczej w temperaturze pokojowej wygląda kwestia słodyczy. Cukier bardzo dobrze jest maskowany w niskiej temperaturze. Tu zależy nam na tym, że jeżeli jakaś różnica w cukrze jest, to powinniśmy ją poczuć właśnie dzięki tak wysokiej, czy też pokojowej po prostu temperaturze. Od razu dodam, że w tej partii znalazła się nie wiem gdzie, bo nie wiem co jest w poszczególnych naczyniach. Wiem tylko tyle, że w tej partii znalazła się kanadyjska kola i kanadyjska kola jest dosładzana syropem klonowym. To jest szczególna jej odmiana, ale tylko taką w sumie trafiłem i jestem ciekaw jak smakuje wersja dosładzana syropem. Tu już czuć wyraźną różnicę. Ta jest nieco słodsza od polskiej. Trochę bardziej korzenna. Ta znów niebo a ziemia. Bardziej cytrusowa, mniej nagazowana. Być może wynika to z pojemności butelek. Jeśli miałbym obstawiać numer dwa, to kola kanadyjska smakuje trochę takim dymionym czymś idącym w kierunku właśnie syropu klonowego. Tu jest dużo bardziej cytrusowo. Wow, ta jest kwaśniejsza. Ta jest ewidentnie kwaśniejsza. Wyższy poziom kwasowości, mniejszy poziom intensywny, mniej intensywna, dużo bardziej kwasowa. I ta jest najbardziej bezpłciowa z nich wszystkich. Obstawiam, że to jest kola amerykańska. Oj. Najbardziej bezpłciowa, ale też wyraźnie mniej słodka niż kola polska. Dobra, przekonajmy się. Numerek 1 to była Kanada. Dobrze mi się wydawało. Numerek 2, to obstawiam, jest kola z USA. W tej partii znalazła się Japonia, Kanada, USA i Meksyk. To zakładam Meksyk. Nie, to było USA. Jeszcze raz. Bardzo ciekawe. Rzeczywiście różnica jest w smaku wyczuwalna i o tym, skąd ta różnica się bierze, zaraz sobie opowiemy. Japonia. Najciekawsza z nich wszystkich. Chyba taka najbardziej cytrusowa. I tu mamy Meksyk. Ta słynna meksykańska kola, za którą wszyscy Amerykanie się zabijają. Przynajmniej takie legendy krążą po Stanach Zjednoczonych, że oto właśnie meksykańska kola to jest ta lepsza kola, bo jest słodzona cukrem trzcinowym. Dla kogoś, to całe swoje życie pije kolę słodzoną cukrem. Ja osobiście nie uważam, żeby ta meksykańska była aż tak dobra, choć jest lepsza od polskiej, bo jest po prostu mniej słodka. I to wyraźnie mniej słodka, bardziej orzeźwiająca, znacznie ciekawsza moim zdaniem.
Dobra, bardzo ciekawe wrażenia po pierwszej rundzie, ale przechodzimy do drugiej czwórki za momencik. Zanim jeszcze dwa słowa o tym, z czego tu akurat różnice smaku wynikają, bo dobrałem te akurat przynajmniej 3 z 4 nieprzypadkowo. Z czego może wynikać ta różnica w smaku? Przede wszystkim w użyciu środka, którym Coca-Cola została posłodzona. Otóż większość krajów świata do dzisiaj stosuje do tego celu cukier. Zwykły biały cukier. Może być z buraków, może być z trzciny cukrowej, ale jest oczyszczony i używany do tego, żeby kolę posłodzić. Nie wszędzie jednak. No bo paradoksalnie Stany Zjednoczone, miejsce, gdzie narodziła się Coca-Cola, już nie słodzi coli. Zresztą od dawna przy użyciu białego cukru. Tutaj stosuje się syrop fruktozowy High Fructose Corn Syrup, czyli wysokofruktozowy syrop z kukurydzy. Kukurydza przez wiele lat z uwagi na politykę Stanów Zjednoczonych była dotowana. Generalnie taki sposób dosładzenia napojów jest po prostu znacznie tańszy. Z kolei kola meksykańska zawiera sukralozę, czyli pochodną sacharozy cukru stołowego, która jest dodatkowo częścią mieszanki słodzącej meksykańskiej coli. To nie jedyne substancje słodzące, jakie można spotkać w tym napoju, bo na przykład Czesi i Słowacy używają syropu glukozowo-fruktozowego. A zatem to już w jakiej proporcji i jaki wybierzemy składnik do posłodzenia, ile go dodamy, będzie wpływało na smak. Ok, i wracamy do partii numer 2. Zacznijmy może od tej strony. Wybitnie mało nagazowana, ale to tak absolutnie mało nagazowana. I bardzo zbliżona w smaku do coli polskiej, jeżeli nie identyczna. Poziom nagazowania inny. Troszeczkę delikatniej większa głębia smaku, ale ocierająca się tak o placebo, bym powiedział. Numer 2. Bardziej kwiatowa, wyraźnie mocniej nagazowana. Mniej korzenna, bardziej kwiatowa. Numer 3. Dużo mniej słodka wersja coli polskiej. Tu podobnie. Bez żadnej większej różnicy mógłbym powiedzieć, że to jest jeden kraj. Tak. Absolutnie bardzo do siebie podobne. I to już jest różnica. Większy poziom słodyczy niż w tej, mniejszy niż w polskiej, bardziej korzenna, mniej te takich lekkich, kwiatowych, cytrusowych aromatów. Choć może nawet słodsza niż polska. Bardzo podobny poziom słodyczy. No dobra, jestem ciekaw, co my tu mieliśmy. Numer 1 to była Austria. I to by się zgadzało. Numer 2 Espania, Hiszpania. Numer 3 Włochy. Numer 4 Finlandia. I numer 5 Egipt. Bardzo podobne do siebie wszystkie europejskie odmiany coli. Przejdźmy jeszcze raz. To jest Austria. Wynika to zapewne z tego, że kola w Europie po prostu smakuje dosyć podobnie. Jeśli miałbym obstawiać, która mi smakuje najbardziej z tej, no z tej całej piątki, chyba włoska. Włoską piłem zresztą nie tak dawno temu. Ok, to już wiemy, że kola może się różnić w smaku z reguły z uwagi na sposób, w jaki została dosłodzona. Ale na tym nie koniec niespodzianek. Otóż, jeśli przyjrzycie się etykietom Coca-Coli z różnych krajów, zobaczycie, że różnią się one nie tylko tym, jak zostały posłodzone, ale także tym, ile zawierają m.in. sodu. Skąd w ogóle w coli pojawia się sód? No najbardziej oczywistym źródłem wydaje się być woda, bo ta rozcieńcza gotowy syrop, z którego Coca-Cola powstaje. Mamy więc liczne składniki aromatyczne, które są rozcieńczane do odpowiednich proporcji wodą, która jest gazowana. I w ten sposób powstaje gotowy produkt. Tyle, że stężenie sodu w wodzie jest zbyt małe, aby w gotowym produkcie nagle znalazło się powyżej 10 mg na 100 ml. Oznacza to, że mamy także do czynienia z jakimś innym źródłem sodu, a jeżeli tak, to być może jest to
substancja, która odpowiada za kolor Coca-Coli, czyli karmel amoniakalny. Karmel amoniakalny jest, jeżeli dobrze rozumiem chemię, czymś, co powstaje w obecności związków takich jak siarczyny i związki amoniaku. Jednym z siarczynów, które mogą uczestniczyć w tym procesie, jest siarczyn sodu i to tłumaczyłoby, skąd sód bierze się w coli. Niemniej to nie jest jedyna możliwa odpowiedź, bo jeśli wierzyć serwisowi sodapopcraft.com, zarówno sód obecny w wodzie, jak i ten obecny w karmelu, to jest o jakieś znowuż śladowe ilości. Zatem skąd jeszcze? Sód i po co sód w coli? Otóż inna hipoteza mówi, że sód to po prostu wzmacniacz smaku. I rzeczywiście niektóre z coli różnią się między sobą tym, jak mocno wyczuwalny jest ten smak, jak bardzo on się zdaje być rozcieńczony albo skondensowany. Ma na to wpływ oczywiście ilość użytej wody, ale zasadniczo ta powinna być ta sama, tak aby syrop miał jednakowe proporcje po rozcieńczeniu. Tu trochę sprawę ułatwia fakt, że receptura Coca-Coli jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Dlatego na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, co na ten smak może tak naprawdę wpływać. Być może część składników, jak niektóre aromaty, muszą zostać zmienione w zależności od tego, w jakim kraju cola jest rozlewana. Być może nie wszystkie składniki wszędzie są tak samo legalne na wszystkich rynkach. Czasami zdarza się, że niektóre dodatki do żywności są po prostu na przykład w Stanach Zjednoczonych legalne, a zakazane w Unii Europejskiej chociażby. To jedna możliwa przyczyna. Ale na tym nie koniec tego, co może powodować różnicę w smaku coli. Ostatnim, o czym wypadałoby powiedzieć, to jest marketing. Cola z USA i cola z Meksyku. Ta z Meksyku obrosła legendą. Jest lepsza, bo wiadomo, słodzona cukrem. Pokazałem, że nie do końca prawda. Nie wszystkie przynajmniej meksykańskie. Cola jest cola na rynek amerykański, która cukrem jest faktycznie słodzona. Natomiast część amerykańskich, nazwijmy to koneserów czarnego napoju, jest przekonana, że to właśnie Meksyk produkuje lepszą kolę. To część jakiejś tam marketingowej strategii. Tylko zobaczcie, zarówno Amerykanie, jak i pewnie Meksykanie piją kolę dosyć zimną. Ice Cold Coca-Cola to jedno z haseł reklamowych coli w Stanach. Więc picie jej z dużą ilością lodu nie jest niczym szczególnie nietypowym dla Amerykanów, ale będzie mocno nietypowe na przykład dla Chińczyków, którzy nawet latem piją gorącą herbatę. Jaki to ma związek ze smakiem? Otóż taki, że jeśli smak ma być dobrze wyczuwalny, to musi być dobrze wyczuwalny także w niskich temperaturach. Jeśli cola pita jest przede wszystkim w niskiej temperaturze, to jej smak musi być dobrze wyczuwalny w niskiej temperaturze. A zatem poziom słodyczy też musi być dobrze wyczuwalny w niskiej temperaturze. To, w jaki sposób cola jest głównie pita, również ma znaczenie. Na pewno pita z butelki, wierzcie mi, smakuje wyraźnie inaczej niż pita z szklanki czy kubka. Znowuż, jakie to ma znaczenie? Ano takie, że ten smak będzie odczuwalny przez nas inaczej, będzie nieco stłumiony z butelki. Jeśli firma taka jak Fritz Cola, a wiem, bo rozmawiałem z osobą, która odpowiedzialna jest za recepturę jednej z coli, Fritz Coli, jeżeli firma taka jak Fritz Cola bierze pod uwagę to, jak smakuje ich produkt pity z butelki, a jak będzie smakował ze szklanki, to jestem więcej niż pewien, że Coca-Cola również musi brać takie rzeczy pod uwagę. Okej, okay, a przede mną już ostatnia czwórka. W tej, gdzie jest najmniej, znalazła się cola z Włoch, ponieważ w jednym z tych kubków jest cola sycylijska. Chcę porównać, czy rzeczywiście między nimi będzie różnica. Zacznijmy teraz z tej strony. Uzupełnimy polski. Czarny napój. Nie, to nie jest polski. Znalezienie. W tym wszystkim. O, jest z recyklingu, nie? To bardzo po polsku brzmi, to będzie polska. Znalezienie w tym wszystkim polskiej coli
nie jest takie łatwe, bo rzeczywiście są do siebie bardzo podobne, co nie znaczy, że jak już mówiłem, smakują tak samo. Raz jeszcze Europa jak nic i to Europa bardzo zbliżona ilością cukru do Polski. Ta jest wyraźnie wytrawniejsza. Ma mniej cukru, pozostaje takie uczucie, jakby czegoś tam brakowało, jakby była mniej ekstraktywna. Ale to może wynika z ilości cukru, bo porównując ją na bieżąco z Polską, tego nie widać. No i obstawiam, że ta będzie z Katanii. Nie, to jest niemiecka kola. Tutaj mieliśmy kolę. Tutaj jest Katania, czyli Sycylia. I tutaj jest Amsterdam, Niderlandy, Holandia. Najbardziej gazowana z nich wszystkich i najbardziej smakowo zbliżona do polskiej. W Europie bez niespodzianek. Skrzypiące w tle okno twierdzi, że test się udał. Bo rzeczywiście jest coś na rzeczy. Jest duża różnica w smaku między kolą na poszczególnych kontynentach. Jednocześnie zachowuje ona w sobie te podstawowe wrażenie smakowe. Ten trzon Coca-Coli, to co określilibyśmy jako cola w Coca-Coli. I prawdę powiedziawszy, meksykańska wcale nie jest aż tak dobra. To tyle, co chciałem wam przekazać. Następnym razem widzimy się już z zupełnie innym tematem. Tymczasem zachęcam was do tego, żeby kliknąć subskrypcję, dzwoneczek, może łapkę w górę, jeżeli wideo wam się podobało. Bo to najlepszy sposób na to, żeby ten kanał rozwijać. Zostańcie jeszcze moment, bo chcę wam powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać w następnym odcinku. W następnym odcinku chcę się skupić na problemie alkoholu i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że Polacy to typowo wódczany naród, to ludzie, którzy piją tak, jak się uważa, że piją, bo wszyscy wiemy, jakie są mity i stereotypy. Z tym tematem spróbujemy się zmierzyć już w następnym wideo. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.